Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy nasze Triduum Paschalne. Najważniejsze święto trwające przez trzy noce. Dziś Wielki Piątek. Jak przeżyć dzisiejszą liturgię? W całym Kościele nie ma sprawowanej mszy świętej. Dzisiaj tylko celebrujemy mękę Chrystusa. Ta liturgia jest kontynuacją liturgii wczorajszej. Właściwa postawa na dzisiejszej mszy, na dzisiejszej liturgii to jest postawa bezradności. No bo co powiedzieć, kiedy ktoś umiera? Każde słowo okazuje się zbyt błahe, zbyt banalne, zbyt małe. Liturgia rozpocznie się w ten sposób, że w ciszy kapłani razem z asystą wejdą do świątyni. Nie będzie żadnego śpiewu. Podchodząc do ołtarza, kapłan dokona położenia się twarzą przed tajemnicą ołtarza, przed tajemnicą krzyża. I my wszyscy uklękniemy. To jest piękny gest mówiący o tym, że kapłan nie wie, jak rozpocząć tą liturgię. Wstaje w bezradności. Nie ma żadnego pozdrowienia, nie ma żadnego w imię Ojca i Syna. Stajemy bezradni wobec tajemnicy śmierci Boga, bo kiedy Bóg umiera, wszystko się kończy. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze młodym księdzem, ten moment był niesamowicie przeżyty przez jedną małą dziewczynkę, 5-letnią. Kiedy wszyscy w kościele w ciszy uklękli, a kapłan położył się, wówczas ta 5-letnia dziewczynka pyta się taty: tatusiu, co się stało? I wtedy jej tata, opowiadając tą sytuację, mówi: i nie wiedziałem, jak mam córce powiedzieć, że Bóg umarł. Nie wiedziałem, jak mam to jej przekazać. Te znaki i symbole mówią czasami o wiele więcej niż słowa. Pozwólmy tym znakom i symbolom do nas dzisiaj przemówić. Ten początek liturgii, który jest bez początku, tak jakby zaczyna się znikąd. Później usłyszymy piękną katechezę o cierpiącym słudze Jahwe. I dzisiejsza liturgia nie ma polegać na tym, że mamy płakać nad Panem Jezusem, że mamy zrobić z Wielkiego Piątku jakieś gorzkie żale. My wiemy, że Chrystus zmartwychwstał. To ma być wiwat dla Króla. Oto usłyszymy w Ewangelii, raz w roku czytana jest Ewangelia według świętego Jana, o męce Chrystusa. Jeżeli się wsłuchamy dobrze w ten tekst, on będzie długi, może dla niektórych może będzie męczący, będzie śpiewany, ale zwróćcie uwagę, to jest dokładnie ceremoniał intronizacji nowego króla. Dokładnie pytania, które padają w czasie ingresu nowego króla. Później ten nowy król zostanie nam ukazany. Wspólnie uklękniemy, aby adorować Chrystusa ukrzyżowanego. I później po adoracji, kiedy tego króla zobaczymy, później tym królem będziemy mogli się nakarmić, zostanie nam dany. Schemat tej liturgii jest taki: na początku liturgia słowa opowie nam o królu, później ukaże nam króla na krzyżu, a następnie nam tego króla da z pytaniem, czy chcesz wejść do jego królestwa. Królestwa, które nie rządzi się przemocą, agresją, ale miłością. To jest zaproszenie dla nas. Do takiej postawy bezradności. Kiedy umiera ktoś bliski, kiedy umiera ktoś kochany, każde słowo okazuje się zbyt banalne, zbyt błahe. Ta cisza, która za chwilę nastąpi, ta bezradność ma być doświadczeniem każdego z nas. Nie wiem, co powiedzieć. Mogę tylko uklęknąć wobec tajemnicy, której nie rozumiem. Thank you.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę, nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oto usłyszymy fragment z księgi proroka Izajasza. Fragment z tej części księgi, którą określamy księgą pocieszenia. Oto usłyszymy dialog, jaki prowadzi Bóg z królami i narodami świata, ukazując tym królom i narodom swojego sługę, którego wywyższy, którego wyniesie, który zwycięży. Ale królowie w tym słudze nie rozpoznają zwycięzcy, ale kogoś pohańbionego, kogoś przegranego, poniżonego. Oto znak niezrozumiały dla ludzkości. Oto władca, który przyjął postać sługi. Co się stało, że ten, który jest źródłem całego piękna, ten, który jest jedynym uroczym, stracił całe to piękno, cały ten urok? Odpowiedź może być tylko jedna. Ten, który powiedział kocham aż do śmierci, jest wierny swojemu słowu. Oto słowa napisane 600 lat przed narodzeniem Chrystusa wypełniają się treścią w tajemnicy Chrystusowego krzyża. Oto dialog Boga z narodami, które nie pojęły tajemnicy krzyża. Odpowiedzią na to słowo, naszą odpowiedzią będzie Psalm 31. On o tyle dla nas jest ważny i o tyle trzeba zwrócić na niego uwagę, że tymi słowami, umierając na krzyżu, modlił się Jezus. To jest psalm człowieka umierającego, pełnego zaufania Bogu. Dajmy się poprowadzić tym słowom. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto powiedzie się mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących.
za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmierzyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobyć za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. W ręce składam ducha mego. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jak o zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca. Wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. List do Hebrajczyków ukazuje Chrystusa jako jedynego arcykapłana. Tego, który łączy, jednoczy ludzkość z Bogiem, jednoczy przez swoją śmierć. Autor listu do Hebrajczyków nie pisze, że Jezus modlił się o ocalenie od śmierci. Pisze, że Jezus jako kapłan
zanosił gorące modlitwy do tego, który mógł go ocalić od śmierci. Ukazuje to zaufanie Jezusa. I został wysłuchany, ale nie w ten sposób, że został ocalany od śmierci fizycznej, ale został ocalony przez swoją nieśmiertelność, obdarzony nieśmiertelnością. Czasami nam się wydaje, że Bóg się spóźnia, zazwyczaj 3 dni, ale ostatecznie okazuje się, że On zawsze zdąża na czas. Posłuchajmy autora listu do Hebrajczyków. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi.
Judasz wtedy, zebrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Rzecze im Jezus: Ja jestem. A stał też z nimi Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Powiedział Jezus: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł tedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz swój na miejsce, czyż mam nie pić kielicha, który mi podał Ojciec? Kohorta tedy i trybun i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili Go najprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem tego roku. Kajfasz wtedy właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń,
który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odwzierną i wyprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca: odwzierna, czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A on mówił: nie jestem. I stała czeladź i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę jego. Odpowiedział mu Jezus: ja jawnie przemawiałem przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi, i nic nie mówiłem potajemnie. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, co było złego, udowodnij. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu wtedy: czy i ty jesteś liczby jego ośmią? A on zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: czy i ja nie ciebie widziałem z nimi w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet kur zapiał. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat do nich i rzecze: co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówią: złoczyńcą nie wydał
Rzekł im tedy Piłat: weźcie go wy i osądźcie go według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: nam nie wolno, nie wolno, nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy też inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi biliby się, żebym nie był wydany Żydom. Lecz teraz nie stąd pochodzi moje królestwo. Rzekł mu tedy Piłat: więc tyś jest królem? Odpowiedział Jezus: ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to na świat przyszedłem, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego. Mówi do niego Piłat: cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego? A wszyscy wołali znowu mówiąc: nie tego, nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze, uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I podchodzili do niego, mówiąc:
Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i w szkarłatnej szacie i rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc: ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my prawo mamy, a według prawa powinien umrzeć, bo się za syna Boże. Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się przestraszył i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: skądże ty jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat: nie mówisz do mnie, nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię na wolność? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z wysoka. Dlatego ten, który mnie wydał tobie, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali, mówiąc: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, precz z nim, precz.
precz, precz z nim! Ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: Nie mamy króla, jego cesarza. Wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, Król Żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: Nie lepisz, Król Żydowski, ale że on sam mówi: Jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, nie krajmy, ale rzućmy o nią los, czy ją ma, czy ją myć. Aby się wypełniło pismo, które mówi: Podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego i siostra matki Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia,
którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie pozostały na krzyżu, albowiem on, dzień szabatu, był uroczystym, prosili Piłata, aby im połamali nogi i zdjęto ich. Przyszli tedy żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego, że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił.
Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy z miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowali, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tam tedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa. My, ludzie XXI wieku, mamy trochę problem z krzyżem. Mamy problem z tym, co to znaczy być człowiekiem, który wierzy w krzyż. Po pierwsze, zadajemy sobie pytanie, czy to na pewno było tak. Czy to, co się wydarzyło wtedy w Jerozolimie, wyglądało tak, jak nam mówią ewangeliści, czy przebieg męki krzyżowej, czy ofiara Jezusa z Nazaretu, czy to było tak? Po drugie, myślimy, czy to się musiało stać w taki sposób. Dlaczego Jezus musiał cierpieć? Czy Bogu podoba się cierpienie? Dlaczego ja cierpię? Dlaczego krzyż pojawia się w moim życiu? Po trzecie, myślimy o tym, gdzie jest miejsce dla krzyża. Czy miejsce dla krzyża jest w przestrzeni publicznej? Czy jest on znakiem wspólnoty narodowej? Może wspólnie wyznawanych wartości, na których wyrosła nasza cywilizacja? I na końcu, jeżeli tak myślimy, bo często tak odpowiadamy, to jaką wspólnotę możemy tworzyć z tymi, którzy tych wartości nie podzielają? Czy w imię tego znaku, przeciwko któremu będą się sprzeciwiać, możemy toczyć zażarte walki, przekraczając granice wszelkiego rozsądku? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania dziś, bo są one palące dla nas. Na pierwsze możemy szybko odpowiedzieć tak, to wydarzyło się w ten sposób. Odsyłam wszystkich do świetnej lektury tekstu z dzisiejszej Rzeczpospolitej, Rzecz o historii. Pan Paweł Łebkowski w artykule Tajemnica Poncjusza Piłata ujmuje to w takie terminy naukowe, ale bardzo przystępne, pokazując, jak sam dochodził do tego, żeby trochę bliżej przyjrzeć się Piłatowi i temu wyrokowi, który na Jezusa wydał. Z dużymi szczegółami, analizując także całun turyński, pokazuje mękę Zbawiciela, pokazuje mękę tego człowieka gdzieś z Palestyny z początku I wieku, bo bez żadnej wątpliwości możemy powiedzieć, że nikt w XII czy XIII wieku nie posiadał takiej wiedzy, żeby ten wizerunek z całunu tak wiernie namalować. Tam naprawdę widać człowieka umęczonego rzymskim sposobem, ubiczowanego w sposób profesjonalny, który był potem wleczony na ukrzyżowanie. Widać wszystkie jego rany, widać zadane ciosy,
pękniętą żuchwę, łuk brwiowy, złamany nos. To wszystko jest tam widoczne. Ślady po monetach bitych w czasach Poncjusza Piłata w Jerozolimie, niektórych nawet z błędem ortograficznym. To wszystko widać. Coś takiego miało miejsce. I dosyć wiernie przekazują to ewangeliści. Tak to miało miejsce. Ale o wiele ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, kim jest ten człowiek. Dopiero odpowiedź na to pytanie pozwoli nam dać odpowiedź na nasze trzy pozostałe pytania, które postawiłem na początku. Z głębi tej męki, którą przed chwilą słyszeliśmy, pada właśnie takie pytanie. Kim Ty jesteś? Co mamy o Tobie sądzić? Dlaczego przeszedłeś przez to cierpienie? Gdy chcemy odpowiedzieć na drugie pytania, czy Panu Bogu podoba się cierpienie? Nie. Żadne Twoje ani moje cierpienie nie podoba się Panu Bogu. Stworzył nas do szczęścia i tego dla nas pragnie. Dlaczego więc Chrystus musiał cierpieć? Myślę, że są dwie ważne odpowiedzi. Po pierwsze, dlatego, że w każdym naszym cierpieniu Pan Bóg chce powiedzieć jedną ważną rzecz. Nie jestem przeciwko Tobie. Ja z Tobą cierpię. Jestem po Twojej stronie. Chrystus przyszedł, aby radykalnie stanąć po stronie człowieka cierpiącego, świadomy tego, że cierpienie jest wspólne nam wszystkim tutaj na ziemi. Wszyscy, którzy się tu urodzili, przechodzą także przez cierpienie. Homo patiens, mówił jeden z psychologów austriackich, Viktor Frankl. Homo patiens, człowiek cierpiący. Twoje drugie, moje drugie imię. Dlatego On stał się jednym z nas w sposób tak radykalny, stając w naszym cierpieniu tuż przy nas, będąc w naszym cierpieniu. On w Ablu był zabity, w Izaaku był związany, w Jakubie był na tułaczce, w Józefie był sprzedany, a w Tobie? I drugi powód, dla którego Jezus przyjął to cierpienie, On sam wyjaśnia w czasie drogi krzyżowej, gdy do kobiet współczujących Mu mówi: uważajcie, jeżeli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Jakimś wielkim źródłem ludzkiego cierpienia jest ta okropna, ponura sytuacja, w której my zadajemy cierpienie innym. Sytuacja, w której potrafimy się tak pomylić, że samo źródło życia, samo dobro, tego namaszczonego od Boga, tego, który nikogo nie skrzywdził, wydamy na śmierć, skażemy. A co dopiero mówić o tym bliźnim, który zrobi nam krzywdę? A co dopiero mówić o ludziach, którzy stoją na drodze do naszego własnego interesu? W imię tych czasami zupełnie niewyobrażalnych pomyłek potrafimy zniszczyć siebie, życie drugiego człowieka i zniszczyć kawał świata. To drzemie w każdym z nas. Dlatego chce Chrystus dać odpowiedź na tajemnicę ludzkiego cierpienia. Dlatego krzyż. Ale tu dokonujemy pewnej nadinterpretacji. Mówimy: zbawienie przyszło przez krzyż. Każde cierpienie ma sens. Mówimy szybko: cierpienie uszlachetnia, albo że cierpienie jest szkołą mędrców, tak mówił święty Augustyn. Jakoś mniej nam przychodzi to do głowy, kiedy sami cierpienia doświadczamy. Jakoś próbujemy je obłaskawić takimi słowami, żeby nadać sens najczarniejszym rzeczywistością naszego życia. To On przychodzi, ten Nazarejczyk, żeby razem z Tobą krzyż ponieść, wziąć cierpienie. Ale myślimy także,
że cierpienie zbawiło świat. I to jest błąd. To nie cierpienie zbawiło ten świat. Bóg nie pastwi się nad nikim. Jest Ojcem. Jeśli Chrystus wszedł w cierpienie, to dlatego, żeby nam ukazać cierpiącego Ojca, żeby przekonać nas raz na zawsze, że Bóg w Twoim i moim cierpieniu po prostu jest. To jest Jego miejsce. Dlatego ta informacja, ta nowina o krzyżu jest tak naprawdę wielką Ewangelią miłości Boga, Jego bliskości z Tobą i ze mną. Dlatego patrząc za chwilę na krzyż, otwieramy jakby najpiękniejszą stronę Ewangelii, w której chcemy rozczytać miłość i tylko miłość. I to jest odpowiedź na to trzecie i czwarte pytanie. Gdzie jest miejsce krzyża? Miejsce krzyża w moim i Twoim życiu to to miejsce, które dzisiaj Bóg chce oświetlić. On chce dać Tobie i mnie to światło. Jestem. Moje ręce zawsze dla Ciebie otwarte. Ja zawsze z Tobą. W czasie tej męki, którą przed chwilą słyszeliśmy, padają jeszcze jedne słowa Piłata, które myślę, że często są słowami współczesnego człowieka. Kogo mam Tobie uwolnić? Jezusa czy Barabasza? To bardzo ważny wybór, przed którym stoi każdy z nas. Kogo dziś chcesz? Czy chcesz dzisiaj przyjąć Chrystusa, który nie podnosi głosu, który nikogo nie potępia, który do nikogo nie odwraca się plecami i pozwala się potraktować tak, jak to przed chwilą słyszałeś? Czy za takim Chrystusem jesteś gotów dziś pójść, wierząc, że ta historia ma jeszcze jakieś zakończenie? Czy może wolisz powiedzieć, nie, ja bym wolał trochę innego Mesjasza, takiego, który będzie miał trochę więcej siły fizycznej, takiego, który będzie miał więcej przytupu, który powie temu światu, gdzie jest jego miejsce, który będzie pokazywał palcem, potępiał, który w końcu zaprowadzi porządek. To jest ten Barabasz. Gdy jako chrześcijanie dzisiaj stajemy przy krzyżu i chcemy, myślę, że chcemy wszyscy, pójść za Chrystusem, to potrzebna nam jeszcze jedna bardzo ważna wiara. Gdy odpowiemy na pytanie, kim On jest, drugie pytanie bardzo ważne jest, co jest dalej? Bo krzyż nie jest końcem drogi. Bo krzyż nie jest sensem życia. Bo krzyż nie jest miejscem, w którym masz się zatrzymać, rozważając, jak wiele razów od życia dostałeś, jak wiele niesprawiedliwości cię spotkało. To nie o to chodzi, że chrześcijanie szczególnie lubią cierpienie. Nic z tych rzeczy. Ta wiara to samo sedno tego, co my tu robimy. Co było dalej? Czy wierzysz, że za Chrystusem idąc dojdziesz do chwały zmartwychwstania, do poranka wielkanocnego? Czy wierzysz, że to jest historia, która ma szczęśliwe zakończenie? Zakończenie z Chrystusem w niebie. Maryja, gdy stała pod krzyżem, jestem przekonany, że tę wiarę w sobie nosiła. Ona jedna była w tym momencie z Chrystusem, kiedy rodzi się Kościół z przebitego boku. Woda i krew, jak sakramenty chrztu i Eucharystii, wypływają z Jego boku. Otwiera się droga do nieba, droga przez Jego serce. Uczniowie są rozproszeni. Tych, którzy byli Mu najdrożsi, nie ma.
Maryja trwa pod krzyżem, wiedząc, że będzie jeszcze ciąg dalszy tej historii. Ona jest obrazem Kościoła. Ona jest obrazem prawdziwej wiary, którą my mamy posiąść. To my mamy mieć tę wiarę, że w godzinie naszego krzyża, w godzinie naszego cierpienia będzie ciąg dalszy. Ciąg dalszy nastąpi. W liturgii Wielkiego Piątku Kościół modli się piękną modlitwą powszechną. Modlitwą obejmującą cały świat, wszystkie sprawy świata, wszystkich ludzi wierzących, niewierzących. Kantor zapowiada intencję. Kapłan tą intencję wypełnia modlitwą. Zwróćmy uwagę, że w tych wszystkich intencjach pojawia się dodatkowa pośród tych 10, które znamy. Intencja o zdrowie dla świata w czasie pandemii, o zdrowie dla chorujących. Włączmy się jako ludzie wierzący właśnie w tą wielką modlitwę całego Kościoła na całym świecie. Powstańmy. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za naszego biskupa Kazimierza, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny.
Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich gromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Twojej obecności oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznawali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli,
abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia. Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia. W Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych. Udziel sił tym, którzy im służą. Daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia, przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na chwilę. Nastąpi teraz kulminacyjna część dzisiejszej liturgii. Na początku słowo opowiedziało nam o Królu, a teraz liturgia nam tego Króla ukaże, pokaże nam Króla. My ten znak znamy z naszych domów, z naszych kościołów, znak krzyża. Świat w tym znaku widział hańbę, widział porażkę, przegraną. A my mamy na nowo zachwycić się Królem, Bogiem, który zwyciężył moją śmierć. Ja żyję, bo On oddał za mnie swoje życie. My, chrześcijanie, nie adorujemy w krzyżu cierpienia. Adorujemy miłość. Że jesteśmy kochani aż tak. Miłość bez granic. Miłość silniejszą od śmierci. Zachwyćmy się tym znakiem. Uwierzmy na nowo w miłość przekraczającą granice śmierci.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ujdźmy spokojem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ujdźmy spokojnie. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ujdźmy spokojem. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie. A szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osobno na wysokości błogosławiony, Liturgia słowa nam opowiedziała o królu. Teraz tego króla zobaczyliśmy. Został nam ukazany. A w obrzędzie komunii świętej ten król zostanie nam dany. Z prostym pytaniem, czy chcesz żyć w jego królestwie? To znaczy, czy chcesz zło dobrym zwyciężać? Nadstawić drugi policzek, przebaczać 77 razy. Tylko nie swoją mocą, ale mocą tego, który zwyciężył śmierć. Oto król, który za chwilę odda się w nasze ręce.
Komunia Święta będzie również udzielana w Dolnej Świątyni. Komunia Święta na stopniu środkowym w postawie na rękę, na dłoń, na wysokości telebimów. Komunia Święta w postawie do ust. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta, miłosierdzie Oh.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Liturgia w całej swojej dynamice Wielkiego Piątku nie kończy się. Nie ma żadnego rozesłania. Za chwilę przeniesiemy Najświętszy Sakrament do symbolicznego grobu, który znajduje się w dolnej świątyni. Oto adorowaliśmy Króla, zwycięskiego Króla. Jesteśmy zaproszeni, aby dalej w tej adoracji uczestniczyć. Kiedy umiera ktoś bliski, kiedy umiera ktoś kochany, każde słowo okazuje się zbyt błahe, zbyt banalne. Tu nie chodzi o wiele słów, ale chodzi o naszą obecność, którą możemy dać Jezusowi. Gdyby Piotr wtedy w Getsemani, w ogrodzie, nie zasnął, prawdopodobnie nie odciąłby ucha Malchusowi, bo wiedziałby, że to nie jest sposób działania jego mistrza, to nie jest sposób działania tego króla. Wydawać by się mogło, że Wielka Sobota, która za chwilę się rozpocznie po tragicznym piątku, jest momentem ciszy, momentem spokoju. Ale jutro o godzinie 8 będzie jucznia, na której usłyszymy piękne czytanie, które mówi, że oto zwycięski król wchodzi w jeszcze jedną przestrzeń, w której musi zacząć królować. Wchodzi do Szeolu, aby wydobyć z tego tych czeluści Adama i Ewy, każdego człowieka, który chce się wydobyć ze swojego piekła. Towarzyszymy naszemu mistrzowi, królowi, którego obieramy jako pana swojego życia właśnie w tej wędrówce i zapraszamy, aby w tej adoracji uczestniczyć, aby znaleźć przestrzeń jutro pośród różnych swoich obowiązków, różnych spraw, aby Bóg naprawdę był na pierwszym miejscu. Zapraszamy jutro na godzinę 8 na ciemną jucznię. Jutro liturgia nie przewiduje żadnej mszy świętej. Dopiero po zachodzie słońca, czyli liturgicznie będzie to już niedziela, zaczniemy o godzinie 20 celebrację najważniejszej mszy świętej w roku. To jest Wigilii Paschalnej, naszej Paschy, Paschy przejścia ze śmierci do życia. To będzie msza, na której będzie wiele czytań, wiele Słowa Bożego, będzie całe bogactwo. Zachęcamy do tego, żeby nie brać ze sobą zegarka, aby pozwolić stracić sobie czas dla Boga. Jutro w ciągu dnia od godziny od 9 do 17 będzie możliwość również tradycyjnego przyniesienia święconki i pobłogosławienia pokarmów świątecznych tutaj w naszej świątyni. A teraz uklęknijmy, aby wspólnie adorować Króla, który oddał życie, abym ja mógł żyć. On umarł, ja żyję, ale to nie koniec tej historii. Znamy ją dalej. To jest zwycięski król. Jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj przez całą noc jest możliwość adorowania Pana Jezusa, Najświętszego Sakramentu w grobie. Jutro tradycyjne poświęcenie pokarmów w pewnym reżimie sanitarnym.
Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywe. Zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, znowu to pełno. O Jezu, dzięki Ci za Twoje gdy na krzyżu ponad słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł nas Bóstwa swego i uczniów.
Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.